Witam w wiejskim życiu nad morzem na kanale Xantor. Bez kamerki, bo jest upał i nie chcę się nagrywać bez koszulki. I witam w filmie w zakończeniu magicznej krainy. Bo teraz wystarczy, że tylko przejdę w magiczną krainę i od razu dostaję 10 poziom. Pięknie. 10 poziom, 3 dukaciki w nagrodę. Te 3 liski ukończony i tutaj w zasadzie no właściwie teraz już nie ma potrzeby nic więcej robić, chyba że dla przyjemności, a ja dla przyjemności to nie mam ochoty, nie chce mi się w to grać i mam do odebrania już wszystkie nagrody, ale sobie odblokuję przepustkę VIP, nie? Czyli po prostu przechodzę tutaj, zgadzam się, ale sobie przejdę oczywiście, bo chcę sobie wybrać oczywiście... A czemu saldo Google Play nie mogę wybrać? No nie fajnie, nie fajnie. Bo to powinno pobrać mi z tego salda. No dobra, trudno. Okej, dobra. No to bierę bez salda. No szkoda, czemu ja salda nie mogłem wykorzystać? Dziwne, dziwne, dziwne. Przetwarzamy pięknie. I... mam troszkę punktów do klubu country i przepustka VIP pięknie odblokowana. I teraz tak, czy to wszystko jak kliknę, to się odbierze wszystko naraz, czy pojedynczo? Właśnie ciekawy jestem. Zobaczmy. Dobra, czyli klikam pierwsze. Tak, pojedynczo się odbiera. Czyli 10 zielonych żetonów, 5000 monet, 150 OP, 100 paliwa, 6 mocy, ale widzę, że do paska to idzie, to niedobrze. Ja wolałbym, żeby to szło do prezentów. 20 żółtych żetonów, awatar, liska z tego wydarzenia, ramka, liska z tego wydarzenia. Rzecz zupełnie niepotrzebna, bo to mam wymaksowane, czyli punkty do jakiejś tam maszyny. Lodów na patyku, ja już to mam wymaksowaną tą maszynę. Tutaj pięknie, mistyczny lis o 9 ogonach i przepustka VIP. 30 zielonych żetonów, 20 tysięcy monet, 300 OP. 200 paliwa, 20 mocy, 60 żółtych żetonów, dukacik, tęcza, żeton cynamonowego ciasta kawowego, w tort maszynie, zaraz sprawdzimy tort maszynę i tutaj mam lis o 9 ogonach. Dobra. Fajnie. Wychodzę i przeglądam te rzeczy, czyli nowe... Dobra, ten żeton to będzie dostępny tutaj. Fajnie, czyli potrzebuję wyjąć tort maszynę. Jest, tort maszyna znaleziona. Była na początku, czyli sobie po prostu wyjąłem pięknie tort maszynę i pyk, pyk, pium, pipam, pom, pom, pom. Jest. To jest to? Cynamonowe ciasto kawowe, czyli po prostu idzie cynamon, no i to co do tortu. Sprawdźmy sobie ten torcik cynamonowy, jak to się sprzedaje, ale podejrzewam, że to ma kiepską cenę. Podejrzewam, że to ma kiepską cenę. Cynamonowe 2,5 12,750. Słaba cena, słaba cena, słaba cena. Dobra, ja sobie pozwolę, wystawię sobie oczywiście. Albo nie, to później będę robił. To jest ogarnianie zwykłe. Teraz kolejna, następne rzeczy.
Awatar Lisa o 9 ogonach. Ramka. Taki. Można sobie wybrać, jak to będzie wyglądać. Pięknie. Ramka magicznego lasu. I awatar Liska. Pięknie. Tak to wygląda. Pasuje do siebie. Super. Jeszcze zostały te rzeczy, czyli mistyczny lis. To jest niebieska szczotka. Rejestruje się 2 godziny. Po 2 godzinach rejestracji dostaniemy 30 zielonych żadną, 4 punkty do galerii i do ścieżek i bardzo dobra dekoracja do ścieżek. Jeszcze jest lis o 9 ogonach, dlatego nie rejestrowałem tamtego, bo tu też jest rejestracja. Rejestruje się 2 godziny. Dostanie mi 50 zielonych żetonów, 4 punkty do galerii i do ścieżek, do punktów dekoracji. No i sprawdźmy sobie, co on je. On je karmelowe jabłuszko. A robi 'Szczęśliwy ogon lisa'. I zrobię sobie troszkę. Jak to wygląda? No 10 wystarczy, już zrobiłem 10, tak więc... Ogon... To jest ze zwierząt. Szczęśliwy ogon lisa. Za 10 3230, tak, nie jest to do zarabiania, ale będzie to pewnie rzadka rzecz, którą będą chcieli ludzie kupować. Będę mógł to sprzedawać, fajno. Na razie sobie po prostu postawię. Jak będzie piątek, bonus na OP, to sobie po prostu nastawię troszkę do produkcji. No i fajnie. Tutaj mi się rejestruje ten lis. O 9 ogonach. Coś mi się to kojarzy, kurczę, z Naruto. Normalnie. Lis o 9 ogonach. Tylko nie wygląda jak QB, tylko wygląda jak pluszowa zabawka. No ale kojarzy mi się z Naruto. No i fajno. Dobra, tyle z tego wydarzenia. A dzisiaj oczywiście publikuję w sobotę ten film. Miałem robić stream z misji w piątek, ale zacząłem grać na nowym serwerze w Shakes and Fidget, dlatego chciałem dobrze wystartować na serwerze w Shakes and Fidget. A dlatego po 16 wystartowali, trochę późno było, mało czasu na zużycie wszystkiej tej, no, jak to się mówi, awanturniczości. I dzisiaj sobie już ogarnąłem tą awanturniczość od rana, tak więc dzisiaj o 18 zaczynam streaming z misji i oczywiście będę sobie robił misję. A jak ktoś chce zobaczyć sobie te misje wcześniej, jakie są, to serdecznie zapraszam do grupy na Facebooku. Czekajcie, misje z latarni i nie tylko, tak? Tak się grupa nazywa i bardzo dobra grupa. Jestem zaprzyjaźniony z adminką tej grupy, tak więc fajnie. Zawsze odpisuję fajnie. Bardzo pozytywna osoba. Daję od razu misje i wszystkie misje z latarni, wszystko tam jest, tak więc polecam. I oczywiście trzymajcie się, kochani widzowie. Cześć, pa. Tu, 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 tu. Cześć.